ważnego. Masz dobra, okej. Okay. Sprawdzicie, czy jest transmisja? I czy słychać, bo to jest... I czy słychać będzie, nie? Słychać? Dobra. Witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie, troszeczkę z lekkim opóźnieniem, ale mamy dzisiaj nowy sprzęt tutaj na... Nowy sprzęt mamy na hali, także widzą Państwo w swoim lewym górnym rogu wynik spotkania. Lekkie opóźnienie. 1-0 już po 3 minutach dla KS Innsbruck, a to jest finał Sports Poster trzeciej ligi, w którym to właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie KS Innsbruck w pomarańczowo-czarnych strojach w składzie z numerem 99 kapitan drużyny Szymon Konieczny, numer 17 Bartłomiej Wierzba, z 15 Andrzej Szałapata, numer 26 Karol Zaręba, z numerem 7 Kacper Suszak, z 12 Kuba Forenc, numer 10 Dominik Kula, z numerem 69 Radosław Figas i z numerem 18 Marcin Chorzępa. Naprzeciwko w czerwono-granatowych strojach zespół OSP Lubcza w składzie z numerem 5 Michał Paciorek, z numerem 11 Mateusz Januszek, z 6 Andrzej Foryś, numer 3 Damian Gnab, z 4 Mateusz Foryś, numer 8 Michał Żegalski, z numerem 1 Wdoliuk Jurek, z 2 Łukasz Sokołowski, numer 9 Czernicki Grzesiek, z 7 Doliński Patryk, numer 10 Jacheć Grzesiek i z numerem 3 Ryszard Sokołowski. Sprawdź, czy słychać. No i tutaj na razie optyczna przewaga KS Innsbruck. Jednobramkowe prowadzenie, także na razie kontrolują ten przebieg spotkania zawodnicy w pomarańczowych strojach. Kula do Szałapaty. Kula teraz niedokładnie. Przepycha się Chorzępa i mamy, nie mamy przewinienia. Od własnej bramki Jurek Wdoliuk. Świetne teraz zagranie tutaj jednego z zawodników OSP Lubrza grającego z numerem 4 Mateusza Forysia, a niedokładne przyjęcie Grześka Jachecia i piłka w posiadaniu KS Innsbruck. Foryś. Wdoliuk. Dokładnie teraz wprost pod nogi Czernicki. Uderzenie Chorzępy, jednak obok bramki myli się Marcin Chorzępa. Mateusz Foryś, próba dłuższego zagrania, ale niedokładnie i łapie to wszystko Szymon Konieczny. Mamy przewinienie tutaj, sędzia Andrzej Jakubowski podjął decyzję o przewinieniu przez graczy OSP Lubrza. Pierwszy faul na koncie zawodników z Lubrza. Ja tylko przypomnę, że 5 fauli jest jednoznaczne z podyktowaniem przedłużonego rzutu karnego. Każdy kolejny również, a wszystko przez to, że jako organizatorzy chcemy promować grę fair play, by tych fauli było jak najmniej. Dużo niedokładności teraz zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale to gracze KS Innsbruck na prowadzeniu. Konieczny. Dłuższe zagranie do Chorzępy, przy nim Foryś. Chorzępa do Kuli, świetne podanie teraz Marcina Chorzępy, sam na sam z Wdoliukiem, grający z numerem 10 Dominik Kula, ale niestety obok bramki i nadal na tablicy wyników 1-0.
do zera. Foryś. A tutaj szukają tych dłuższych zagrań do Jachecia zawodnicy OSP Lubrza, ale czujnie w bramce, dobrze dysponowany od samego początku sezonu Szymon Konieczny. Konieczny do Chorzępy, niedokładnie świetne wyprzedzenie przez Mateusza Forysia. Teraz Susza, Chorzępa, Susza, ojajaj, ależ to była świetna dwójkowa akcja Suszaka i Chorzępy. Jednak po raz kolejny na wysokości zadania staje Jurek Wdoliuk. Pojawił się grający z numerem 11 najmłodszy zawodnik OSP Lubrza, Mateusz Januszek. Chorzępa zdecydował się na mocne uderzenie, domaga się teraz odgwizdania przez sędziego Kołtowskiego rzutu rożnego, ale ten wskazuje na wznowienie gry od bramki. Teraz młody Januszek przed szansą zdobycia gola. Konieczny, no tutaj też szukają Chorzępy, świetnie się utrzymuje Marcin Chorzępa przy piłce, był tam, była możliwość, ale chyba nie zauważył dogrania Kuby Forenca. Teraz świetna asekuracja, wzajemna asekuracja zawodników Imbruka, podanie do Figasa, uderzenie, ale blok Mateusza Forysia powoduje, że na tablicy wyników nadal 1-0. Chorzępa mocno, Doliuk, Januszek, niedokładnie teraz do Forysia i z autu Szała Pata. Konieczny, Szała Pata do Koniecznego, Figas do Chorzępy, ten się utrzymuje, ma spore problemy z nim Mateusz Foryś, ale do tej pory zapobiega tym atakom Marcina. Teraz indywidualna akcja grającego z numerem 7 Patryka Dolińskiego i mamy przewinienie tego gracza, drugie przewinienie na koncie zawodników OSP Lubrza. Figas do Forenca, ten nie przyjmuje tej piłki i na aut z autu OSP Lubrza Mateusz Foryś, zewnętrzną częścią stopy do Dolińskiego, przy nim Forenc, ale piłka opuszcza boisko i z autu zaczną gracze KS Imbruk. Wdoliuk spokojnie odprowadza piłkę i zacznie od własnej bramki Jurek Wdoliuk. Szała Pata, i teraz zdecydował się na uderzenie zza połowy boiska Andrzej Szała Pata, ale strasznie niedokładnie. Wdoliuk, Mateusz Foryś, on teraz pokazuje tutaj ręką, żeby się pokazać, no próbuje, Mateusz próbuje tych długich zagrań, powinni być bardziej czujni gracze KS Imbruk, bo te zagrania są niezłe, brakuje tylko dobrego przyjęcia i zakończenia akcji strzałem. Teraz Chorzępa oddał strzał, ale przyjął to wszystko na ciało Foryś. Z boku OSP Lubrza, Mateusz Foryś do Dolińskiego, Doliński, dłuższe zagranie, piłka po głowie Suszaka i nie, jednak od bramki, konieczny, szybkie wznowienie do Chorzępy, Chorzępa i mamy zmianę wyniku, druga bramka dla KS Imbruk, a jej strzelcem grający z numerem 18 Marcin Chorzępa, 2-0.
uderzenie teraz, poprzeczka ratuje graczy w pomarańczowych strojach przed utratą gola. Uderzenie teraz Suszaka, zdecydował się na mocny strzał Kacper, ale daleko obok bramki, daleko od bramki Wdoliuka. Wdoliuk, dłuższe zagranie do Dolińskiego, przy nim Suszak, świetnie wypychany Doliński, Chorzępa, sam Marcin Chorzępa, indywidualnie teraz Marcin Chorzępa, ależ zabrakło troszeczkę miejsca Marcinowi. I zawodnicy OSP Lubrza. Doliński, Suszak. Do Koniecznego, Konieczny do Suszaka. Cierpliwie budują teraz swoją akcję zawodnicy KS Innsbruck. Kacper Suszak miał dużo miejsca, uderzył i podczas tego uderzenia jeszcze piłkę trącił grający z numerem 10 Dominik Kula. I na tablicy wyników na jedną minutę przed końcem pierwszej części spotkania wynik 3-0 dla KS Innsbruck. Ja tylko przypomnę, że to jest finał Sports Poster trzeciej ligi, w którym to właśnie KS Innsbruck mierzy się z OSP Lubrze. Dlaczego finał? Ano dlatego, że w Sports Poster trzeciej lidze mieliśmy tylko i aż w tej edycji 6 zespołów, gdzie w pozostałych ligach tych drużyn było po 8, dlatego też zdecydowaliśmy się na taką formułę, żeby nikt tutaj nie czuł się pokrzywdzony, że po skończonych 5 kolejkach zawodnicy grają tak zwane play-offy, półfinały z awansem do wielkiego finału, który odbywa się właśnie dzisiaj w hali sportowej imienia Włodzimierza Lubańskiego w Gaci. Obydwie drużyny walczą o miano najlepszej ekipy Sports Poster trzeciej ligi w sezonie 2021-2022. Pierwsza część spotkania za nami, wynik 3-0, wynik 3-0 na tablicy. Nic się nie zmienia od jakiegoś czasu, także pewne prowadzenie zawodników KS Innsbruck. I rozpoczynamy drugą część meczu. Witamy wszystkich przed ekranami odbiorników. Ci, którzy do nas dołączyli właśnie w tym momencie, powiem tylko, że po pierwszych 14 minutach w finale Sports Poster trzeciej ligi prowadzi KS Innsbruck 3-0, ale tutaj nie zamierzają jeszcze się poddać zawodnicy OSP Lubrza, chociaż to prowadzenie KS Innsbruck dość wysokie i dość pewne. Szałapata, świetne teraz wyprzedzenie, Andrzej Szałapata,
i mamy zmianę wyniku. Andrzej Szałapata, czwarta bramka dla KS Innsbruck. Potwierdzają swoją dominację zawodnicy w pomarańczowych strojach. I na 12,5 minuty przed końcem tego meczu 4-0, a więc pewne wysokie prowadzenie dotychczasowego lidera, którzy w półfinale ograli wysoko Futsal Masters. O, mamy tutaj teraz zmianę, kolejną zmianę wyniku. Ja na listę strzelców wpisuje się grający z numerem 10 Dominik Kula. Co zrobią teraz zawodnicy OSP Lubsza? Foryś nie, dokładnie teraz do Jahecia i z boku Andrzej Szałapata. Natomiast OSP Lubsza w półfinale, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj w Sportsposter trzeciej lidze mieliśmy formułę playoffów z racji tego, że w lidze występowało 6 zespołów, także po 5 kolejkach miejsca 5 i 6 zagrały ze sobą mecz i rewanż o miejsce 5 i tutaj zwyciężył z Partyzantem Niemil FC Domek. Skład w pierwszym półfinale mierzył się zespół, dzisiejszy zespół OSP Lubsza z BPD Fighters. Wygrali ten finał po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu, natomiast w drugim półfinale, też już to wcześniej wspomniałem, KS Innsbruck dość wysoko pokonał Futsal Masterson i tutaj na 10 minut przed końcem tego meczu również wysoko prowadzi z OSP Lubsza. Teraz uderzenie, takie niesygnalizowane uderzenie Dolińskiego, jednak odprowadzał piłkę wzrokiem. Teraz kontrowersyjna decyzja sędziego Kołtowskiego. Dość opóźniona Foryś, teraz próba sztuczki technicznej. Tutaj też testujemy dzisiaj tak naprawdę nowy sprzęt, jeżeli chodzi o transmisję naszych meczów na żywo, ale teraz wracamy na chwilę do spotkania. 6 bramkę podwójkowej akcji Chorzępy z Forencem zdobywa ten pierwszy i mamy zmianę wyniku 6-0, prowadzi już KS Innsbruck. Także jedną stronę na chwilę obecną, jedną stronę widowisko, finał Sportsposter trzeciej ligi, a tutaj wrócę jeszcze do tego, że testujemy podczas dzisiejszej kolejki, testujemy nowy sprzęt. Jeżeli Państwo zobaczą, to tutaj w lewym górnym rogu mają Państwo zarówno czas meczu, jak i wynik spotkania, także być może będzie to w przyszłym sezonie nowość. I mamy kolejną zmianę wyniku, chyba tutaj uderzenie Marcina Chorzępy, ale tam na drodze stanął jeszcze Kuba Forenc, dotknął tą piłkę i zdobywa dla swojej drużyny 7 bramkę. Mateusz Foryś teraz zagranie, ależ Konieczny tam zainterweniował, Szymon Konieczny, i tym samym uchrania swój zespół przed stratą bramki. I niedokładnie teraz Mateusz Foryś. Kula do Figasa. Figas, przy nim grający z numerem 6 Andrzej Foryś. Forenc. Suszaka, Figas. Figas sam. Figas uderza teraz jeszcze wślizgiem, tam ratował całą sytuację Mateusz Foryś i mamy rzut rożny dla KS Innsbruck. Kula, uderzenie i dotknął piłkę. Zdaniem sędziego Andrzeja Jakubowskiego dotknął piłkę bramkarz OSP Lubsza, dlatego z rzutu rożnego
Imbruch, teraz mocne uderzenie Kacpra Suszaka, ale świetnie interweniujący Jurek Wdoliuk. Mateusz Forys. Forys, teraz próba zagrania do grającego z numerem 5 Michała Paciorka. Niedokładnie jednak. I zmiana w zespole OSP Lubrza. Na boisku z numerem 2 pojawia się Łukasz Sokołowski. Doliuk Suszak teraz zdecydował się na uderzenie. Zauważył, że wyszedł z bramki w Doliuk i próbował go tym samym zaskoczyć. Świetne zagranie. Teraz Forenca do Suszaka. Znów na posterunku dobrze dysponowany Jurek Wdoliuk. Suszak. Przemian Forys. Suszak przekłada piłkę na lewą nogę. Suszak uderza jednak obok bramki. Kacper Suszak. Do końca meczu 6,5 minuty i nic nie wskazuje na to, że tutaj cokolwiek się zmieni. A zmienić może się tylko wynik tego spotkania, bo kolejne akcje tworzą zawodnicy KS Imbruch. Świetne teraz odprowadzenie piłki przez Andrzeja Szałapatę i od własnej bramki Szymon Konieczny. Suszak. Suszak utrzymał piłkę w boisku. Kacper Suszak. Kula i mamy bramkę. Nie miał żadnych szans przy tym strzale Jurek Wdoliuk i Dominik Kula zdobywa swojego kolejnego gola w tym meczu, a na tablicy wyników już 8-0 dla graczy KS Imbruch. Mateusz Forys. Sokołowski niedokładnie teraz do Forysia. Ostre wejście teraz Mateusza Forysia, przeprasza Jakuba Forenca i rzut wolny dla KS Imbruch. Chorzępa, uderzenie w Doliuk na aut. Szałapata zdecydował się oddać strzał z tej trudnej dla nas pozycji, trudnej piłki, jednak wysoko ponad bramką, ale już zdążył wrócić na swoją pozycję Andrzej Szałapata i można powiedzieć, że jest bardzo mocnym punktem w dzisiejszym meczu ten zawodnik swojej drużyny. Uderzenie teraz niesygnalizowane z tak zwanego dużego palca. Próbuję tutaj w karcie zgłoszeń znaleźć nazwisko tego zawodnika. Świetne wyprzedzenie. Sokołowski. Januszek do Forysia. Forys przekłada piłkę. Mateusz Forys świetnie się obrócił tam. Forys. Sokołowski teraz stanął przed szansą zdobycia bramki. Jednak ta piłka została gdzieś pod nogami i Mateusz Forys uderza, jednak blokuje to uderzenie Dominik Kula. Forys, Chorzępa, co zrobi Marcin Chorzępa? Przy nim grający z numerem 9 i tego zawodnika właśnie szukałem, Czernicki Grzesiek, nie dał się jednak ograć, odprowadził tą piłkę już w akcji OSP Lubrza. Uderzenie Januszka wysoko ponad bramką. Wznowi to wszystko Szymon Konieczny. Konieczny do Dominika Kuli. Ten nie przyjmuje tej piłki. I w dolu. Sokołowski do Januszka. Przy nim Figas. Januszek ogrywa Figasa. Ślizgiem teraz Kacper Suszak, no tutaj już miał gwizdek w buzi pan Wiesław Kołtowski, jednak go nie użył i nadal bez faulu jeden faul na swoim koncie KS Imbruch, 4 przewinienia po stronie graczy OSP Lubrza.
Foryś. Foryś do Januszka. Przy nim Suszak, Foryś, świetne zagranie. Sokołowski. Kolejna akcja, która nie kończy się zdobyciem gola, tym razem przez Sokołowskiego, i nie ma nawet bramki honorowej. A szkoda, bo te akcje, te sytuacje tworzą zawodnicy OSP Lubrza. Są jednak w tym bardzo nieskuteczni. Foryś, Figas, przyjmuje piłkę Figas. Co zrobi Figas? Przy nim Czernicki, wybija piłkę na rzut rożny. Chorzępa, Marcin Chorzępa do Figasa. Figas górą próbował tym zagraniem znaleźć Dominika Kulę i z autu Januszek. Wprost pod nogi Suszaka. Figas, Januszek. I teraz rozpędza się grający z numerem 8 Michał Żegalski do Forysia. Foryś, próba zagrania tutaj do kapitana drużyny Michała Paciorka. Przy nim Dominik Kula i mamy aut dla zawodników z Lubrzy. Januszek, niebezpiecznie to wyglądało. A do końca meczu niespełna minuta. 8 do 0 w wielkim finale Sports Poster trzeciej ligi. Na chwilę obecną zwycięża KS Imbruk. I czy zobaczymy tutaj jeszcze jakieś bramki, czy to z jednej, czy z drugiej strony, poczekajmy. Kula do Koniecznego. Konieczny teraz, przy nim Paciorek. Suszak do Kuli. Kula. Paciorek przełożył kulę niedokładnie, ale zdążył Januszek jeszcze. Chorzępa. Przy nim Januszek. I mamy koniec spotkania, koniec meczu. Wysokie zwycięstwo KS Imbruk. 8 do 0 w wielkim finale Sports Poster trzeciej ligi. Zwycięża KS Imbruk i to oni właśnie, to oni triumfują w rozgrywkach Sports Poster trzeciej ligi w sezonie 2021-2022. Tym samym zakończyły się rozgrywki w tej lidze, w Sports Poster trzeciej lidze. Za chwileczkę dekoracja i wręczenie nagród, a później transmitowane przez nas obydwa mecze w Matbu drugiej lidze. Pierwszym z nich jest mecz pomiędzy ZGO Gać a MKS Siechnice.